właśnie w ogóle, kiedy jest przerażające. Ja nigdy w życiu nie wyobrażałem sobie, że kanały shooterskie działają w ten sposób. Patrzcie, wystarczy wpisać słowo Rage i to jest przerażające, jak działa YouTube w tym momencie. Obczajcie to. To jest kanał, który ma ponad 2 tygodnie troszeczkę. Ma 3000 subskrypcji. I robi wyświetlenia często lepsze, aniżeli mój główny kanał na YouTubie, który ma 260 tysięcy subów. To jest popierdolone. 14 tysięcy, 11 tysięcy. Tu piątkę zrobił, czyli tak jak mój kanał. Trochę gorzej, ale to się jeszcze rozkręca. 10 z wczoraj, jak oglądaliśmy tego. To jest pojemne. A teraz patrzcie na diabła. 5, 9, 5, 5, 4, 8. I obczajcie to, kanał, który ma 263 tysiące subskrybentów. Nie może być 10 tysięcy tych wyświetleń. To jest popierdolone. Jakby ktoś się zastanawiał, kiedy jest najlepiej założyć kanał na YouTubie, to jest idealny moment, jeżeli macie jakiś pomysł na siebie, czy cokolwiek, to róbcie to, bo to jest śmiech, widzowie, nie? To jest śmiech. Ja wam pokażę, jak wygląda główny kanał. Ale patrzcie, jak wygląda, jakby się ktoś zastanawiał, ile zarabia YouTuber, który... Co ja wam mogę powiedzieć, widzowie? Tak jak Mandzio, który wrzuca dokładnie te same materiały, co my wrzucamy. Tutaj było już. Tutaj były normalne wyświetlenia w miarę. To były jakby początki Among Usa, widzowie. Obczajcie to. Tu jest Among Us 72 tysiące wyświetleń. Co was mówię? Ja pierdolę, jakie wyświetlenie zrobiło. Pokciąg totalny. I tu jest włączone zarabianie. A tu wszędzie jest wyjebane. Jakby nie ma zarabiania, na filmach. Jakby wydaje mi się, że jest rzeczywiście połączone to z tym, że no ja dużo przeglądałem na swoich materiałach. No bo jestem, bluzgacz. Ale przeklinać na materiałach, wypikiwać i wrzucać żółty znaczek, filmy nie zarabiają. Co mam, dużo szukać? Ja pierdolę. I samo. Też bluzga jak pojeb w swoich filmach. 400 tysięcy wyświetleń, 140 tysięcy wyświetleń. Halo, jakby ja Szymka bardzo lubię, jakby jak najbardziej, nie przepierdolę, ale patrzcie, jaki YouTube jest kurwa do tego wszystkiego, nie? Nitro, następny. A ja nawet jeżeli zgłoszę ręcznie, żeby mi kurwa sprawdzili film, to i tak mi powiedzą, że jest nie nadaje się do reszty. Nie, czy algorytm go wrzuca, czy ma tyle widzów stałych? Na pewno. No, Szymon jest kurwa jednym z największych twórców w Polsce, który ma no, ogromną rzeszę fanów na pewno, którzy przychodzą po prostu stale do niego, żeby zobaczyć, co się dzieje z kontentem. Ale jakby bądźmy szczerzy, nawet największy największy twórca, jeżeli nie będzie promowany przez platformę, to ludzie kurwa o nim po prostu zapomną. Ja rozumiem, bo ogólnie mi też mówili, że na przykład możemy za reklamowanie naszego kidropa mieć upierdolone zasięgi, nie? A i samo kurwa, jakby no tak, bierzemy, no nie wiem, nie mam pojęcia, o co chodzi kurwa z tymi kanałami, widzowie. Ale no pokazałem wam, jak działa główny YouTube. A, i miałem wam jeszcze się pochwalić, jak Mandziu się chwalił, który kurwa zarabia krocie z kanału na YouTubie. No to się, ja się kurwa zawsze śmieję, że co ty pierdolisz, gościu. I przez ostatni miesiąc zarobiłem 147 dolarów. I w przeliczeniu w tym momencie kanał 263 tysiące. Kiedyś byłeś w stanie się utrzymać kanału 550 zł zarobiłem. 500 tysięcy wyświetleń. Chociaż tak jest wynik jak na no ale to przez to, że jest upierdolone. Chłopaki się chwalą, że mają CPM 6, 7 czy 8 nawet złotych w niektórych przypadkach. Chłopaki się chwalą, że mają CPM tam 6, 8 zł. Mój kanał ma trochę ponad złotówkę. 500 plus YouTube, no dokładnie, no. Na sushi se mogę wyjść, kurwa, za YouTube'a mojego. 6 lat, kurwa, mojej pracy, nie? YouTube jest, kurwa, śmiesznym miejscem, ja pierdolę. Jak ja się, kurwa, cieszę, widzowie, że my przyszliśmy na Twitcha, ja pierdolę, zaczęliśmy odzywać na Twitchu. Swoją drogą, mamy 110 tysięcy, 194 obserwujących, kurwa, Twitchu w przeciągu. Tak naprawdę szybko zaczęliśmy się na Twitchu rozwijać jakieś pół roku temu niecałemu, kurwa. 90% swojej kariery na Twitchu zrobiłem w ciągu paru miesięcy. Jakby no dzięki pomocy chłopaków i tak dalej, normalna rzecz. Ale to patrzcie, jak bardzo kurwa YouTube ma to wszystko w dupie, jak te algorytmy jeżdżą wszystkich dookoła. Gdyby nie fakt, że no jesteś osobą, która rzeczywiście w jakiś sposób tam przyciąga ludzi, to no kurwa byś ich po prostu nie miał, no. Ja pierdolę. Jakby nieważne ile osób reklamowało najgorsze gówno na świecie, no to do gówna ludzie kurwa będą chcieli wąchać gówno. Normalna rzecz, nie? A propos mojego nieprzeklinania, to kiedyś powstał taki kanał jak Devilek. Jak ja już stwierdziłem, że okej, kurwa, jest ostatnia nadzieja otworzenie kanału dla dzieci typowo, bo tylko taki kontent jest promowany. Jak widzicie, kurwa, nie pykło z tym kanałem. Ja pierdolę w momencie na szoteł,
który ma 3 razy mniej subów, jest, jest więcej kontentu niż na tym. Są! Są na niepubliku te filmy! Z Robloxem! 3300 wyświetleń, pierwszy film co siadł. Tak jest spokojnie na nowy kanał. I powiedziałem moim widzom, że nigdy w życiu na tym kanale nie przeklnę. I to jest jak sobie budowałem... Budowałem sobie siłownię w Robloxie. I tak siedzę. I tak siedzę i mi się ścianki nie zgadzały, w którymś momencie mówię, co jest kurwa na tym materiale? I się w ogóle nie skaptałem, że przeklnąłem. Rytna Wersow. Wersow to topowa polska influencerka. Ja nagrałem, słuchajcie, kiedyś filmik o Werce. No nie no. Ale nie podziałało. Czekaj, czekaj, czy on próbował naprawdę, Fritz próbował wyrwać Werkę na YouTube'a, jak jeszcze był z tamtą wcześniejszą działką? Porównaj starą wersję winową. Hej, ale ja pierdolę, ona tu ładnie wygląda. W porównaniu do tego, co jest teraz, to jest całkiem inna dziewczyna. Jezus Maria, to wygląda tak kurwa naturalnie. Niewyprodukowana jeszcze pod nic. I tak swoją drogą, Fritz ma tak strasznie przyjemne, tak mu współczuję, ja pierdolę. Jeżeli musisz swój związek budować na tym, że jesteś influencerem dużym i każdy kurwa chce się na tobie wyjechać jak na trampolinie, i ja bym tak się wystrzegał tego, żeby w jakikolwiek sposób prowadzić do swojego życia influencerskiego swoją kobietę. Bardzo bym się tego bał. I tak samo się bałem na przykład ze swoją Magą, którą mam do tej pory. Przez duży czas nie widzieliście Magdy w ogóle na swoich materiałach ani nic. Ona chciała, ale jej nie pozwalałem. Teraz jest troszeczkę inaczej, no bo jesteśmy dużo czasu ze sobą, wiem, że gdzie mogę ufać, nie? Ja, to na pewno. Piję na co dzień, zadba o naszą kondycję. Przepraszam, kurwa, co twoje dba? O kondycję twoją dbam, Black? Szczególnie ten z cukrem zajebistym, co ci rozpierdolę bebechę od środka, no to zajebiste dbanie o kondycję. Na pewno przy tym Ferrari, kurwa, lepiej to wygląda. I Weronika mogła błyskawicznie uciąć dyskusję, napisać, że zapomniała oznaczyć i przeprosić. Jednak ej, ale to jest jakby mega chujowe, nie? To jest na przykład... Weźmy też pod uwagę teraz Team X, nie? Którzy zapierają od Sidemenów kurwa 1 do 1 content. By the way, my też często robiliśmy na Horsemenach coś takiego, ale my się nigdy z tym nie kryliśmy i za każdym razem mówimy, że jesteśmy bazarową wersją Horsemenów, znaczy w tym momencie byliśmy kurwa raczej. I zawsze macie napisane w opisie, że bierzemy inspirację z kanału Sidemen. A Team X na przykład podpierdza miniatury 1x1, nic tu nie robią, to jest beka w chuj. Daj mi spokój! Wersow zawsze mogła się wytłumaczyć. Nawet te głupie przebitki, kurwa, pokazują, jak bardzo dużo sylwek wkłada w to pracę, nie? Bez żartów. Nawet głupia przebitka z jakiegoś randomowego filmu ekipy jest umieszczona w filmie o Wersow. Że Wersow w pełnym makijażu ciężko pracuje i segreguje zdjęcia do odpowiednich folderów. Zrobiłam sobie kilka folderów i zrobiłam sobie właśnie foldery z odzerowanymi zdjęciami. Tutaj. Jednak na jaka monitorze sydera, widzimy datę. Chuj. Styczeń 20... Kilo w kurwa plecy i do kopalni zapierdolać. Ciężka praca. Matko boska, kobieta kurwa zdjęcia segreguje. Oj, te 100 tysięcy miesięcznie, nie wiem czy to kurwa kompensuje, widzowie. Ale to też nie rozumiem kurwa troszeczkę, jakby lepsze dla mnie wytłumaczenie by było, żeby rzeczywiście się przyznać do tego, że no kurwa wzięłam i chuj, no wzięłam to wzięłam. Jakby ktoś wam powiedział, nie wiem, ja bym wam powiedział, że no wziąłem, zapierdolę tą miniaturę kurwa zajebałem. Zrobiłem kurwa tak samo jego. No tak, to prawda, bardzo mi się podobała, dobrze się kliknęła. I chuj, bez tematu. Jakby kręcenie i wybieranie się z dupy i robienie z tego dodatkowego kontentu jest mega chujowe, no umówmy się. To jest inny rodzaj influencerki, powiedzmy, chociaż kurwa nie znoszę tego słowa. Jakby jak ktoś mi kiedyś mówi, że jestem influencerem, to mi się chce kurwa żygać, jakby na słowo youtuber mi się chce żygać. Teraz kurwa streamer jest troszeczkę lepsze już, więc jak komuś tłumaczę co robię, to jak powiem streamer, to jest we mnie teraz okej, okay. Bo teraz kurwa siedzę na Twitchu, ale jak siedzieliśmy na YouTubie i jak ja mówię, że jestem kurwa streamerem z YouTube'a, to każdy myśli, że ja siedzę kurwa w kanapie, łuję WD 24 na 7. Dobra, spierdolę z tym drinkiem z kadru. Siedzę, łuję WD 24 na 7, a moja matula kurwa klaca na kanapę, nie? Jakby 90% osób tylko i wyłącznie przez pryzmat kurwa Magicala i reszty tych patusów brali streamerkę z YouTube'a. To jest popierdolone. Ciężko było to komuś wytłumaczyć. Jak ja mamie tłumaczyłem kurwa, co ja robię dokładnie w internecie, to było przejemne. Bo ona sobie obejrzy uwagę, kurwa, w TVN-ie, gdy tam, wiesz, gościu starą napierdala rondlem po głowie. No ciężko było to wytłumaczyć, no ciężko. Wydaje mi się, że najbardziej inteligentną dziewczyną, jaką poznałem. Kocham tę wypowiedź. Jesteś inteligentną dziewczyną,
najbardziej, jaką poznałem, inteligentną dziewczyną, dlatego cię kocham. Kochani, co kochasz we mnie najbardziej? Jesteś inteligentna, bo kurwa umiesz dodawać. No polski też nas na poziomie podstawowym, więc w sumie pokrzem, bo teraz kurwa to wszędzie głupie cipy dookoła. Weronika ciągle podkreśla, że praca influencerki jest taka ciężka, że pozowanie do instagramowych fotek jest bardzo skomplikowane. Starania, tyle, tak mi stópki bolą, brzucha wciąż. Boże kurwa, tak mi stópki napierdol. Matko Bosko, kurwa, swoją magiczną stopą dotknęłam kurwa boreta. Kurwa, nie, dobra. Top tier ciężkiej pracy dajesz? Znaczy jakby kurwa, ej, bądźmy szczerzy. Praca streamera też wcale nie jest kurwa, jakby autentycznie, to wam mówię, kurwa, to jest głupie, chuj, to jest tłumaczenie, tak, zapierdam kurwa 10 godzin w robocie, ale już wam tłumaczę, dlaczego praca na przykład streamera i osoby, która na przykład pracuje tak jak Mandzio, ja i tak dalej, chłopaki, którzy streamują po 6-8 godzin dziennie, pamiętajcie o tym, że nie wszyscy mają kurwa swojego montażystę na wszystkie kanały i tak dalej, tam jest często, ja nie mówię, że to jest bardzo ciężka kurwa fizyczna praca, ale psychicznie bardzo mocno wycieńczające ze względu na to, że robisz te kurwa po 12-13 godzin dziennie. To jest kurwa, to jest pojebane. Jakby ona nie jest wycieńczająca, ale bardzo czasochłonna na tej zasadzie i dlatego jest męcząca. Gadanie przez 6 godzin to też trzeba potrafić. Tak, to, no, no, to normalna rzecz. Jak już zrobi kurwa coś głupiego, no to chuj, no zrobiłem, ja pierdolę, czasu nie cofnę, wyjebane, nie? To jest taka była moja inspiracja, serio. Moja inspiracja właśnie to... ja pierdolę. Błagam widzowie, jak macie tyle lat jak ta pani, nie oglądajcie mnie, kurwa, wyjdźcie stąd, proszę was. Wypierdolcie teraz, nawet jak ma 4 widzów zostać. No nie siedźcie, kurwa, tutaj, nie słuchajcie mnie, błagam. Serdecznie was błagam. To wychodzę? Kurwa, ja pierdolę. Jak ty mnie dublujesz wiekiem, co to odpierdolę, dziadzia? To wychodzę. Zostaw komentarz o treści Wataha. Zapraszam na mój nowy Instagram. Wkrótce też będę tam robił bardzo trudne zdjęcia. Wataha. Wataha. Jakbym przez CH napisał. O kurwa! Ksajo, Lisu, proszę bardzo. Ej, jaki jest taki jakiś kurwa topowy youtuber, o którym już kurwa ludzie zapomnieli powoli, że w ogóle robi filmy, tylko się napierdala na fejmę ma czy inne gówno. Dubiel! Ja pierdolę. Marcin, czy ty coś nagrywasz na kanale? Musiałem zrobić kolczyk na twarzy. I dlatego masz chip na oku? O co chodzi? Chciałbym wyjaśnić, co się wczoraj stało. O, ale kurde, go najebałem. Co tu się wydarzyło? Ja pierdolę! To fake? Nie, no nie pierdol, Marcin, kurwa. To chuj, nie oglądam nawet. Test IQ, no i 4, kurwa. Po miniaturce zgadłem. Vertez? No nie, no bez przesady, nie będę Vertez oglądał. Ale chociaż Vertez jest, to jest kurwa fenomen według mnie, Vertez, jako kanał. Ja narzekam na kurwa swoje wyniki na głównym kanale, widzowie. Ale no, no chuj. Pana Werty zrobi kurwa trzy słabsze niż ja, ma kanał 1 160 000 subskrybujących. Ja narzekam na kurwa kanale głównym. Jakby szanuję typa za wytrwałość, nie wiem jakim kurwa, skąd tu się suby kurwa biorą? Skąd na takim kanale Werteza się suby biorą? Ale tu też musi mu w bani mocno siedzieć, nie? Że taki wielki kanał. JJ Joker? Nie, no nie będę kurwa JJ Jokera patrzył, jakby szanujmy się. Husiek, to jest kurwa fenomen. Husiek to jest chyba jedyny człowiek kurwa w Polsce na YouTubie, który zrobił najpierw kurwa specjał na 500, mógł zrobić najpierw kurwa specjał na 500 tysięcy subów, a później na 400, jakby to jest pojebane, nie? Jakby to już jest takie trzymanie się rzeczywistości, ty, że jesteś cały czas streamerem, youtuberem i tak dalej i napierdasz kurwa, tniesz do zera, chociaż już to totalnie kurwa nie działa, to już totalnie nie ma sensu, ale cały czas się kurwa starasz, bo masz nadzieję, że to się uda. 147 wyświetleń w 6 godzin. Jakbym miał ocenić Huśka jako twórcę, to bym go kurwa nie oceniał po prostu, bo najprawdopodobniej bym nie zajrzał na ten kanał. I to ze względu na to, jak on prowadzi swoje materiały. Dla mnie. Nie oceniam. Może się komuś podobać, może się nie podobać. Normalna rzecz. Ja nie jestem w stanie kurwa przejść przez pierwsze półtorej minuty kanału Huśka. Bez kapy. Kupsonik? Kupson też. Ale Kupson wie co odjechał, jakby to jest nasz kumpel bardzo dobry, który w tym momencie też streamuje na Twitchu. I już mówi, że idzie lepiej kurwa na YouTubie, bo chociażby teraz Valheima napierdolił w tym momencie. Ale Kuba, myślę, że Kuba może nadrobić, jakby... Dzień dobry. Kuba nadrobi tym, że bardzo dobrze, kurwa, kleja swoje filmy, ale Kuba też odpierdolił parę głupot na tym kanale. Robi swoje propy, robił propy i napierdolił dobre wyświetlenia na tym, że na kurwa
tylko propy, tylko się trzymać tego. Robisz propy, robisz to, to napierdaj cały czas. A Kuba zrobił jebany szmasz. I on dobrze o tym wie, kurwa. Jednokrotnie się przyznał, niejednokrotnie z Kubą o tym gadałem. Magdalena Maria Monika też, kurwa, tytan nie do zdarcia, ja pierdolę tyle lat. SKKF, gościu, który kurwa nagrywa w czasu i sobie SKKKKKF. Czy SKKF jest zapomnianym kanałem? Jest 1,5 miliona subów, czyli niewiele więcej niż Wertes, kurwa. I robi te 100 tysięcy na film. To jest spoko wynik, ja pierdolę, umówmy się, widzowie. Spoko wynik na ogólnym YouTubie, gdzie w tym momencie nie mają znaczenia subskrypcje. Ale SKKF ma w pi***ie YouTuba. Skyen? Nie wiem dlaczego Skyen, ale z tego co wiem miał jakieś prywatne powody. Z tego, że dlaczego zrezygnował z YouTube'a. Może mu się kurwa chciał, może coś. Nie mam pojęcia. Ale Skyen, według mnie, gdyby nadal... To jest kurwa kanał, który 2 lata temu wrzucił ostatni film, widzowie. Ma 800 tysięcy subskrypcji. Cześć, to ja dziś... Gdyby Skyen nagrywał do tej pory, w tym momencie, to by te kurwa flowki i całą topkę to ruchał w dupę, kurwa, 100%. To był gościu, który robił tak dojebane filmy i każdy film się dobrze oglądało. Ale Skyen robi, może się wypalił, kurwa, po prostu, nie wiem, ale Skyen robi dojebane filmy. Jakby nawet, nie o to chodzi, że clickbaitowe, bo jakby wtedy, kurwa, każdy robi te clickbaitowe filmy z CS-a, Fortnite'ów i tak dalej. A Skyena się dobrze słuchało po prostu. Szkoda, znaczy jakby rozumiem, jakby mu się wiedzie, to życzę mu jak najlepiej, ale był kurwa kozak youtuberem i myślę, że jakby był w tym momencie, to by troszeczkę inaczej wyglądała ta scena gamerska w tym momencie i jakbyśmy wchodzili, kurwa, kartę na czasie, to nie byłoby samego Fortnite'a, Minecraft'a i Robloxa. Ten jest kurwa! Nie mogę na niego patrzeć, ja pierdolę, że grał chociaż, czy kurwa ty to będziesz patrzył, ale mój drodzy, to jest kolejny, bo skończyliśmy na dobra, to jest jeszcze kurwa miarę normalny content, okej. Okay. Ale ta to jest kurwa Palion Games Plus, to jest jego 50. kanał, kurwa. Palion Games, Palion! Wszystkie kanały takie wyświetlanie napierdolę. No kurwa, Palion Games. Zaśmiesz się? Spalam diamenty. Ale no witam was serdecznie w niety... Kiedy kurwa? Jak się zaśmiejesz, to cię stary chuj w czoło klepie. Dobra, jakby... Kurwa... REACTION VIDEO! Holy fuck, to nie jest komentarz, to nie jest reaction, to on będzie kurwa zrobił mordę przez 12 minut wideo. I zrobił 15 milionów viewsów, kurwa, na tym. Ile będzie miał ten kanał? 20 milionów wyświetleń, drugi kanał. Palion Games Plus. Ja pierdolę. Czekaj, to jest kurwa sam kanał? Zapierdajcie mnie, kurwa, widzowie, zajebcie mnie, kurwa. Weź się łeb na krawężnik i kurwa deptajcie po kolei. 48,5 miliona wyświetleń miesięcznie. Ja spierdolę. Znaczy jakby, no, życzę mu jak najlepiej, kurwa. Jakby robi hajs na tym. Na takim kurwa głównie. YouTube, ja pierdolę. Wyjmij łeb z dupy, proszę cię. Konop, to jest fajny kontencik. A to nie żałuję, że jest kurwa 4. YouTuber stracił 2 miliony na Pokémony, okej. Okay. Najlepsze gry z Jackiem Sasinem. To jest kurwa kontakt, który może się nie zmieniać. A masz gimper działowy. I to jest content, który kurwa powinien być częściej na głównej. Z względu na to, że to jest mielonka, którą możesz napierdolić 2-4 na 7, robić kurwa w swojej grupie content. A wracając do tego, ten chłopek, kurwa 48, weźcie pod uwagę, jak wam Mandzio mówił kurwa w wynikach, jaki on ciśnie CPM. Macie, ile Mandzio robi wyświetleń? Ile Łukaszek robi wyświetleń miesięcznie? Łukasz, kurwa! 9 milionów 200 i widzieliście, jaki potężny pieniądz siedzi kurwa Łukasza, bo to pokazywał niejednokrotnie. To sobie wyobraźcie tego synka, bo on ma pewnie jeszcze większy kurwa CPM aniżeli sam Mandzio. Chłop kurwa tego, że robi śmieszną mordę na miniaturki, napierdol sobie chatę co 3 miesiące. Chore gówno, Jezus, YouTube jest tak... Aj, niesprawiedliwy. Dałem wszystkie robuxy na zakup, kto to kurwa... No ja pierdolę! Nie, to jest jeszcze inny kurwa. To jest tego samego pokroju YouTuber chyba, nie? Wojan Plus, Wojan Plus Plus, kurwa, i XSize jeszcze, Wojan Games i Wojan, to jest dokładnie to samo, to jest kopia 1:1. Siemano kolano, ci na łeb. 16 700 000! O dobra, okej, okay, dobra, tu robi inny content. Nie no, chuj, reaction video, spróbuj się nie zżygać challenge. Wrzuć gówno do wody challenge. Znaczy jakby ja się nie dziwię chłopakom totalnie, że to kurwa robią. Jakby mógł sobie zgarnąć miesięcznie z 70-80 tysięcy na tym, że nagrywam 20-minutowy odcinek z Minecrafta i za kurwa na nim 1000 zł z dupy. I jeszcze tu nie ma pewnie... Ja tu jest zero odcięcia. To jest surówka. To jest taki tak jak ja robię, nie? Ale no ja nigdy w życiu nie powiedziałem, że zasługuję kurwa na to, żeby być na głównej. Oni to robią tylko i wyłącznie dlatego, żeby się pokazywać kurwa 3 razy na głównej stronie. Jakby mamy Palion Games. Co jest kurwa?
Mówiłem, że to ta sama osoba. Klikasz na jedno, kurwa, drugie wyskakuje. Ale moimi... No dzisiaj was witam, kurwa. Wczoraj was nie witałem, to dzisiaj was zawitam. Kaluch jest nie do zajebania. Ile Kaluch robi w świetle miesięcznie? 17 milionów. Gdzie Kaluch z tych wszystkich, kurwa, chłopaków, co są na czasie, naprawdę zasługuje na to. Bo tam na kurwa cały czas, ale robi rzetelny content. Czasami tak samo Jacobik. Robi, kurwa, cały czas dobry content ze względu na to, że napierdala tego Fortnite'a jak dzik totalny. No kurwa. Widzowie. Jakby są ludzie, którzy zasłużyli, żeby tutaj być, a są ludzie, którzy kurwa powinni zostać wypierdolony stąd. Gplay i Vito to są kanały robione stricte pod dzieci i to widać, kurwa. Są dobrze prowadzone. Daleko na morzu leży. Patrzcie, ogromna... mamy Gplaya, 71 tysięcy kurwa wyświetleń. To jest kanał z Minecrafta. Teraz weźmy sobie na Sralion, a nie Palion i porównajmy kurwa dwa kanały, widzowie. Legendy głoszą, więc że straszą tam duchy. Oni gadają o tym samym w tym momencie, by the way. Widzicie, kurwa, różnicę, jakby? Ten pierdol o tym za... Kurwa, zostawcie łapkę w górę, jak pierdolę łapkę w górę, to strzela wam 40 materiałów jeszcze, kurwa, dzisiaj, ze względu na to, że klikam jeden przycisk, kurwa, klikam drugi przycisk, już jest po materiale. A mój, kurwa, konkurent musi spełnić, znaczy spędzić jakieś 10 godzin na skrawceniu tego materiału, a ja patrzę, jak inni robią content i udaję, że jestem spoko. Ej, ale to, kurwa, ale byście to w chuj oglądali, jak jeżeli Fandabe by zrobiło, powiedzmy, z 4-5 Jupiterów albo streamerów, których kojarzycie, taki topów, taka topówka. Dla beki skleić 1 czy 2 te. Ja pierdolę, to by było pokczępem. To była zajebista rzecz. Ciężkie do ogarnięcia, niestety. Kocham was, widzowie. Ja i dzisiaj było zajebiście. Będziemy sobie częściej robić, kurwa, takie siedzenie i gadanie o pierdołach. Naprawdę się zajebiście dzisiaj bawiłem. Zajebiście dobrze się bawiłem. Także dziękuję bardzo wszystkim serdecznie za oglądanie i do jutra, bo jutro też jest dzień.